Witajcie na kolejnym Buszkach Junior. Dzisiaj krótko o smolnych szczepkach. Smolne szczepki jest to gałąź lub korzeń w dłuższej mierze nasączony żywicą. Teraz tutaj mam taki malutki kawałeczek. Jest go obecny. Trudno. Będzie trudno. Zrobimy cięcie i znajdziemy jakąś gałąź, która nie jest trudna. Wzięliśmy kawałek smolnej szczotki. Proszę. Drewno jest pięknie zabarwione na czerwony kolor. Pierwsza sprawa to jest kolor, a druga sprawa to jest zapach. Więc wąchamy, czy ten zapach jest mocno żywiczny. No tutaj niecałość jest zażywiczona, ale jest ok. Teraz zrobimy cięcie, pójdziemy do obozowiska i przygotujemy tą. Jesteśmy na obozowisku. Teraz, żeby dostać się do naszego smolnego drewna, najłatwiej będzie rozszczepić za pomocą noża i gałęzi. Tutaj drewno jest pięknie zabarwione. Teraz ja tu z grubsza sobie ostrugam. No i skrobiemy. Przykładamy nóż pod kątem 90 stopni i skrobiemy. A więc dobra. Bierzemy krzesiwko. No i proszę. Zwykłe drewno nie paliłoby się tak mocno, oraz tak mocnym światłem jak to. Tutaj w dużej mierze płynie właśnie żywica. Tyle. Jeśli chcecie więcej filmów, możecie zostawić polubienie pod tym filmem, zostawić subskrypcję. No to tyle, cześć.